Cześć, witam Was w Parku Linowym Bydgoszcz. Będziemy teraz testować trasę czerwoną. Jest to część trasy różowej, mniej więcej znajdująca się na wysokości od 6 do 10 metrów. Czeka nas tutaj 21 przeszkód i mniej więcej 3 tyrolki będziemy mieć na trasie. A jesteśmy na terenie zaginionego świata, parku zaginiony świat. No i dobra, stąd przychodzimy. To jest trasa niebieska lub różowa, długa, tak? Bo trasa różowa to jest całość tej trasy. Tak, i lecimy w tę stronę. Pierwszy będziemy mieć taką odwróconą równoważnie. Tak. Nabijamy się na... Wow! Nieźle! To ostro się buja. Wysoko chwytamy. Ciekawa przeszkoda. Teraz będziemy mieć tyrolki. To jest ta łatwiejsza część trasy różowej, z tego co się dowiedziałem. To właśnie będą zjazdy czy inne przeszkody. No to jedziemy. Hop. Dobra. Chowamy sobie bloczek. Tutaj widzę dinozaura pod sobą. Więc mamy jakieś fajne gady. Teraz będziemy mieć belki, pionowe belki do pokonania. Długie. Czyli jeśli nie sięgamy sobie, no to wykorzystujemy linę. Ja akurat sięgam. Czyli daję sobie radę jeszcze z tą przeszkodą. Hop. A jak widzimy, mamy tutaj asekurację ciągłą. Czyli po wpięciu już nie możemy się wypiąć, tylko na samym końcu po prostu schodzimy z danej trasy, a przechodzimy sobie przez takie blaszki. Teraz widzę falochrony, które się będą bujać na pewno. Oczywiście. Dobra, zaliczone na trasę. Trasa jest sugerowana od 1,40 m, żebyśmy mogli z niej skorzystać. A park nam udostępnia 6 tras. O, jakie ładne dinozaury. Pyk. Teraz birmański. Oczywiście, o, możemy tak? Zobaczmy, czy da się co drugą. Da się. Tylko o, takie spore rozkroki muszę robić. Ach. Bujnięcia się nie udało. Hop, hop, fajnie, trasa przechodzi tak dookoła. Sporo przeszkód. I teraz będziemy mieć makarony. Ło, linka się buja ostro na dole. Czyli tutaj powoli. Tak, o, spróbujemy sobie tak lepiej. Hop, pamiątki można kupić. Ładne dinozaury. Hop, hop. I jesteśmy. Dobra. Teraz trawers po sieci. Taki przemienny. Fajny. Dawno nie widziałem. Hop, hop. Wysoko. Tak, żebyśmy nie męczyli rąk. No i teraz będzie przejście na drugą stronę. Hop. I wysoko. Hop. Tak jest. I do góry. No, niełatwo. Super, jesteśmy.
O, tu są fajne mechanizmy takich krzyżyków, które pozwalają nam wymienić się. Jeśli ktoś wolniejszy jest, to teraz mógłby sobie tędy przejść. Czy no, przy osobie szybszej, tak, zatrzymać się, wymienić się na asekuracjach ciągłych jest naprawdę problem. A teraz przed nami wiszące drabinki. Hop. O, malutkie. Czyli będzie mały problem. O jest, udało się. Na szczęście 4. No to super. Zaliczone. No i co teraz? Teraz będziemy mieć tyrolkę. Uj, to długą. Dobra. Czyli wpinamy sobie bloczek. I jedziemy. Juhu. Uhuhu. Nieźle. Ło, jakieś odgłosy dinozaurów. No. Jakieś gady. Teraz będziemy mieć kładkę. Taką zwężającą się na środku. Czyli strachu może być, zwłaszcza że się buja. Jaka ryba. Teraz co mamy? Trzylinowy most. Tak? Czyli na środku będzie ładnie bujać. Więc tutaj uwaga. Tak jak mówiłem. Pogoda jest idealna na park linowy. Jest przyjemnie. Jak się męczymy, to nie spocimy się. Zwłaszcza na takie wymagające trasy. Tak. I siatka. Mostek siatkowy. Bo mogę od góry sobie przytrzymywać rękami. Oto jest most. Zaliczone. Teraz co? Belki. Belki typu V. Pyk. Dalekie. O, ładnie. Trzeba sobie przyciągać albo bujonąć się. Okej. No nie są łatwe. Hop. Hop. I już mamy następną. Następną. Wow. Następna. Przeszkoda rewelka. Pyk. Dobra. Teraz przekładamy na oko. Przechodzimy i mamy wielką równoważnie. Tak, coś takiego w Kielcach tylko widziałem. No i lecimy. Uhuhu. No i teraz bijamy na tą równoważnie. I teraz powoli opada nam i schodki do góry. Wow, fajne. Podoba mi się. Wszystko płynnie, fajnie przechodzi. Tak. Nie mamy jakichś blokad przepinających się. Tylko po prostu lecimy po tych przeszkodach. Przeszkód jest naprawdę dużo. Więc też się nie będziemy nudzić. Do wyboru jest sporo. No i co teraz będziemy mieć? Teraz przeskoki. Okej. Takie długie kroki trzeba robić, żeby że z linką musimy się wspomagać i przeskakiwać. Raz. Dwa. I trzy. Dobra, zaliczone. No i teraz będziemy mieć zjazd. Bloczek sobie wkładamy. Pyk.
Zakładamy, jedziemy. Ja. Bloczek schodzi. Ależ tam się drze. Tak jest. Teraz co? Kładka typu H. I lecimy do przodu. Tak, tak. Tak, zaliczone. Złośliwe belki przed nami. Na szczęście króciutkie, więc nie sprawią nam problemu. Stabilizujemy oczywiście nogami. No i co, koniec? No to już koniec. Więc subskrybujcie, lajkujcie. Jeżdżę po parkach linowych. Odwiedzam, pokazuję wam, jak się można bawić. No i wielkie dzięki. Do końca się zabezpieczamy. Na razie, hej.